Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Błogą atmosferę świąt Narodzenia Pańskiego nagle przerywa męczeństwo świętego Szczepana. W drugi dzień świąt słuchamy Ewangelii o prześladowaniach uczniów Chrystusa. A przecież nie nasyciliśmy się jeszcze świątecznym klimatem i nowonarodzonym dzieciątkiem. Wiara chrześcijańska nie jest ckliwą opowiastką o kochających rodzicach i o szczęściu nowych narodzin. Dobra nowina to życie, które jest zmaganiem i walką i którego nieodłącznym elementem jest śmierć, czasami nawet męczeństwo. Chrystus, i o tym nie wolno nam zapomnieć, przyszedł na świat po to, aby nas zbawić. Zbawienie to dokonuje się poprzez męczeńską śmierć. Od tego momentu każde przelanie chrześcijańskiej krwi nie będzie już nazywane śmiercią, bo ona przecież została już pokonana, ale paradoksalnie narodzinami dla nieba. Dziś zatem również obchodzimy pamiątkę narodzin. Zresztą w starożytnych kalendarzach kościelnych pod datą dzisiejszą widnieje napis: Narodziny świętego Szczepana. Szczepan jest nazywany pierwszym męczennikiem, gdyż właśnie on jako pierwszy po Chrystusie poniósł męczeństwo. Dziś jego pamiątkę obchodzimy uroczyście jako wielkie święto. Świętujemy dlatego, że Szczepan odniósł zwycięstwo. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Diakon Szczepan wytrwał przy Chrystusie do końca, dlatego odniósł zwycięstwo, a jego śmierć jest powodem do chluby i radości.